Dzień dobry. Dzisiaj na Domi Drewno super ciekawy temat. Jestem w 100% przekonany, że spodoba się wszystkim, którzy pracują z drewnem, ale myślą o tym, jak tą pracę jeszcze sobie uprzyjemnić. Zapraszam na film. Myślę, że nie będę odosobniony, kiedy powiem, że są procesy w całej tej ścieżce powstawania, na przykład takiej pięknej strugnicy, które nie do końca lubimy. Ja osobiście nie lubię czekania w procesie klejenia. Sama obróbka drewna to jest wszystko przyjemne, ale później niestety musimy to wszystko odstawić, bo trzeba poczekać, aż klej wyschnie. Ale jest jeszcze drugi proces, który nie do końca lubię. Jest to ostatni proces, czyli nakładanie preparatu i czekanie, aż to znowu wyschnie. I ten proces nawet chyba jest jeszcze gorszy dla mnie, ponieważ ja nie mam profesjonalnej stolarni, więc nie mam tutaj sterylnych warunków, gdzie nic nie fruwa w powietrzu. I to jest niestety minus. Te wszystkie pruszki i ten mikropył osadza się na powierzchni polakierowanej czy polejowanej, powoskowanej i to niestety widać. I pamiętajcie, że taki preparat nie nakładamy tylko raz, więc jeszcze potrzebujemy sporo miejsca, żeby te elementy gdzieś ułożyć do wyschnięcia. Później między szlif znowu olejujemy czy lakierujemy i znowu ten proces powtarzamy dwu czy trzykrotnie. No i niestety to wszystko i wymaga czasu, miejsca i warunków, które no, trzeba mieć troszeczkę takie sterylne. Ale jest coś, co to wszystko może zmienić. I to, słuchajcie, jest zawartość tej walizki. Uwaga. Klik, klik. O! Moje oczy. Żartuję oczywiście, ale zanim przejdziemy do tego, zrobimy sobie jeszcze coś, żeby nie czekać. Tutaj użyję specjalny, magiczny płyn, czyli zwykłą wodę. Chcę Wam pokazać taki proces pracy, który wydaje mi się, że będzie optymalny przy tym całym systemie. I chcę zacząć od wodowania, czyli zwykła woda, spsikujemy nasz materiał i to oczywiście musi troszeczkę odparować, wyschnąć, więc dlatego chcę zrobić to szybciej, żeby później nie czekać. Dobra, nie za dużo, nie za mało, możemy sobie użyć też jakąś ściereczkę, żeby to rozprowadzić. Zrobimy jeszcze z drugiej strony od razu. I to niech sobie... Wow! Tutaj nie mam rączki, kurczę, w tej butelce. I to niech sobie chwilę postoi. Wyschnie, odparuje i będzie gotowe. Ja próbowałem już ten system i robiłem wcześniejsze prace bez wodowania, a teraz robimy jeszcze z tym dodatkowym procesem. Robimy to po to, żeby te pierwsze włoski postawić, te włókna, one się postawią, no tak się mówi, nie? I dopiero później zrobimy szlif. A teraz wracamy do tego zestawu, czyli do zawartości tej walizki. Otwieramy walizkę i oczom naszym ukazuje się kompletny system, proszę bardzo, kompletny system do utwardzania oleju UV. To jest po prostu wszystko. Mamy tutaj zasilacz. Mamy przewód do zasilania. Tutaj mamy okulary ochronne, które nam się przydają. Przydadzą, pamiętajcie, oczy dwa razy nie rosną. I mamy lampę LED-ową. To bardzo ważna informacja, że jest to źródłem światła, są tutaj diody UV. Jest taka listwa, mamy rączkę, mamy włącznik i mamy kawałek, tutaj nie wiem, z 2 metry, może troszeczkę więcej, no gdzieś 2 metry przewodu. Tutaj są jeszcze dwa duże wentylatory i sporej wielkości radiator, który musi schłodzić te diody, żeby się one nie przepaliły. I to jest system do utwardzania. No ale oczywiście ta walizka by nie zadziałała, jeśli na drewnie nie byłoby odpowiedniego P
preparatu. I w moich rękach pojawia się taka oto puszeczka. Vesting LED Hard Wax Oil zawiera unikalną mieszaninę olejów, wosków, żywic i dodatków. Z tego powodu olej utwardza się i twardnieje w ułamku sekundy w kontakcie ze światłem LED. Po wykończeniu kolory stają się znacznie bogatsze i głębsze. Nadaje się do obszarów o dużym natężeniu ruchu, a także do zastosowań inwestycyjnych ze względu na wysoką odporność na zużycie. Czyli nakładamy olej, przejeżdżamy tą lampą UV i temat zamknięty. Unikacie. Już tutaj przechodzę trochę do zalet tego, ale faktycznie jestem pod tak dużym wrażeniem, że no muszę Wam o tym powiedzieć. Czego unikamy? Unikamy czekania. Skraca się to, bo skraca się czas tego ostatniego etapu do przejechania lampą. Możemy oczywiście zrobić międzyszlif i możemy nakładać drugą warstwę. A później przejeżdżamy lampą i znowu jest to utwardzone. Ten proces polimeryzacji, czyli sieciowania, utwardza to powierzchnię, więc to różni ten olej od zwyczajnych olejów, że w oleju naturalnym, który wnika tylko w drewno, on oczywiście impregnuje to drewno, ale wnika i generalnie ta powierzchnia drewna jest niczym niezabezpieczona. Nadal jest to miękka powierzchnia narażona na wszelkie mechaniczne uszkodzenia. Tutaj jest inaczej. Troszeczkę tego oleju oczywiście wnika w głąb drewna, ale później ta polimeryzacja, to utwardzenie robi powierzchnię hydrofobową i praktycznie mamy to również zabezpieczenie mechaniczne. To co? Bierzemy się do pracy, nie? Jak tam nasza deska? No, jeszcze chwilkę tutaj musimy poczekać, żeby sobie to wyschło. Zrobiłem, słuchajcie, próbki. Mogę Wam pokazać, a później oczywiście przejdziemy do pracy. Zrobiłem sobie próbki w dwóch metodach wykończenia drewna, zanim nakładałem preparat. Pierwsza metoda to była szlifierka bębnowa z papierem 120. To jest ta próbka. A tutaj mamy próbkę, gdzie było drewno przestrugane wałem spiralnym Silent Power na grubościówce Feldera. I to jest ten element. To jest ta sama deska. Ona była przecięta i taki jest efekt. I myślę, że to widać, ale jeszcze tutaj może przełożę w tą stronę, bo tu jest kawałek jakiejś bieli. I w oku kamery myślę, że to będzie widoczne, że ta dłuższa jest jaśniejsza. Czyli jaki efekt? Skąd ten kolor jaśniejszy, ta barwa? Dlatego, że tutaj mamy włókna ścięte, a tutaj mamy włókna zeszlifowane. I zawsze tak jest, że te preparaty będą głębiej troszeczkę wnikać tam, gdzie jest szlif, niż tam, gdzie jest to zestrugane. Więc myślę, że tutaj optymalną drogą pracy przy tym preparacie będzie wodowanie i później szlif 120. I tak też zrobimy. I jeszcze Wam coś pokażę, zanim przejdziemy do pracy, czyli sam ten proces nakładania preparatu. Ja tutaj wykorzystam dwa takie pady białe i one, myślę, że również będą tutaj no, takim najlepszym systemem pracy. Jeden pad będzie służył nam do nakładania mechanicznego, do wcierania tego oleju w drewno, a później wykorzystamy pad numer dwa do mechanicznego zebrania resztek. I dopiero później lampa UV. Także czekamy jeszcze chwilę, niech ta deseczka wyschnie i zabieramy się do pracy. Zawodowana deska wyschnięta. Mogę sobie na przykład tutaj przejechać, słuchajcie, ołówkiem. Powierzchnia oczywiście jest bardzo szorstka. Te włoski, włókna są postawione na sztorc. Odpalamy szlifierkę i szlifujemy.
olej wymieszany. Wypadałoby jeszcze odpylić tą deskę, czyli używamy albo kompresor, albo jakąś bawełnianą szmatkę i wtedy faktycznie ten pył jest usunięty z drewna. I teraz kolejna super informacja. Ilość preparatu, którą nakładamy na to drewno, jest po prostu niesamowicie mała. Ta puszka to jest 2,5 litra i uważajcie, ona starczy na 250 metrów kwadratowych powierzchni. To jest naprawdę hektar. No ja bym tutaj, to warsztat mój ma 120 metrów, więc dwie takie podłogi mógłbym wykończyć właśnie tym olejem. Będzie nam potrzebna jeszcze szlifierka. Mówiłem, że to nakładamy mechanicznie. Ja mam tutaj starą szlifierkę, która służy mi właśnie do tych celów. Nakładamy sobie pad numer 1. Podłączę tylko zasilanie. OK. I tak naprawdę całe nanoszenie preparatu, to mogę sobie, słuchajcie, użyć ten kijek. Mała plama na środek i jedziemy. Jedna strona naniesiona. Tutaj sobie weźmiemy jakieś przekładki. Możemy zrobić tak. Cyk i lecimy drugą stronę. No tak. Okay. Pierwsza praca z szlifierką gotowa. Ściągamy ten pad. Nakładam pad numer 2. Ja mogę tutaj spojrzeć, jak jest tego oleju gdzieś za dużo. Mogę go spokojnie zebrać najpierw trochę zgrubnie szmatką, żeby nie zatykać nam tego pada. OK, jest zebrane wzdłuż włókien, spoko. I teraz mogę dokończyć pracę mechanicznie. Szlifierka na bok i teraz czas na lampę. Oczywiście tego nie zostawiam otwartego, bo gdybym zaczął świecić, no to mi się utwardzi to wszystko. Więc tutaj zrobimy myk najpierw zamykaniem. Jak? Póki co? Podoba Wam się technika pracy? Na razie się tutaj za bardzo nie różni, nie? Bo przy innych preparatach na razie postępujemy podobnie. Ale cuda zaczną się za chwilę. Ja jeszcze zrobię Wam jeden test, który myślę, że Wam się spodoba. Wezmę troszeczkę tego oleju i tutaj rozleję na kartce, żebyście widzieli, co się z tym tak naprawdę dzieje. Dobra, to możemy zabezpieczyć, pozamykać i niech czeka do pracy. OK. No i teraz bierzemy się za utwardzanie. Walizka wpięta do sieci, okulary na nos. Bierzemy naszą lampę, włączamy tu i jedziemy. Plus minus 10 cm nad deską. Możemy sobie tu zrobić na dwa razy. Deska jest szeroka. Ile czasu myślicie, to się będzie utwardzało? Już! Już jest skończone! To jest po prostu niesamowite. Przejechane. Przejedziemy sobie tutaj w drugą stronę. I żeby Wam jeszcze pokazać, jak to się utwardza, specjalnie zrobiłem na tej kartce papieru
Dobra. Wyłączamy. Trzeba odczekać, zanim włożymy to do walizki, około 2 minuty, więc te wentylatory jeszcze będą sobie chwilę działały. I teraz, jeśli chcemy to zrobić, żeby ta powierzchnia była jeszcze twardsza, czyli grubsza troszeczkę, to papierek, czyli taka gąbka do szlifowania, zmatujemy to sobie. Te papierki, te gąbki, to jest w granicach chyba 300, 320 czy jeszcze więcej, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo miałki papier. Obracamy na drugą stronę. Tak. Tutaj znowu albo powietrze po matowaniu, albo ściereczka. Cyk, cyk. To mogę wyłączyć na chwilkę, żeby nam nie szumiało. I pierwsza warstwa gotowa, zmatowane. Możemy nakładać drugą warstwę. To zobaczymy, może starczy na tym padzie, co jest. Czyli znowu wracamy do pada numer 1 i lecimy. Dobra. Teraz to zbierzemy i pomyślcie sobie, że w taki sposób przygotowujecie fronty na przykład, albo nie wiem, może jakieś stopnie, albo jakieś blaty. To za chwilę trafia już na gotowy mebel. Nic z tym więcej nie robicie, to jest już gotowe do montażu. Cyk, szlifierka na bok i możemy utwardzać sobie drugą warstwę. Pamiętajcie, okulary. Odpalamy walizę i jedziemy. Koniec. Jeszcze chwilę, niech sobie poszumi. I słuchajcie, tak wygląda praca z tym systemem. To naprawdę robi wrażenie. Z żadnego czekania, żadnego suszenia, żadnego łudzenia się, że jakieś pruszki z powietrza wam nie siądą na lakier i nie zrobią tych takich... Myślę, że każdy lakiernik wie, o czym mówię. Czy tych kraterów. Tutaj powierzchnia jest perfekcyjna od razu. Mówiłem o tym, że jest hydrofobowe. Chcecie zobaczyć? Proszę bardzo. Zrobię zbliżenie. Oczywiście najprostszy test to jest woda. Widzicie tutaj te piękne kropelki, które no jakoś nie chcą wniknąć. No nie mogą wniknąć, bo faktycznie powierzchnia jest zamknięta. Jest to taka jakby skrupka, która myślę, że tutaj będzie też to fajnie widoczne. Widzicie, nie? To jest... O! Cyk, odłamane. I to jest powłoka. Oczywiście tu jest to grube, ale powłoka na drewnie jest cienka, jakby zeszklona jest ta powłoka. I możemy też zrobić jeszcze sobie fajny test. Weźmy tutaj na przykład... Pójdziemy grubo, słuchajcie. Farba. Ja na tych deskach porobiłem sobie testy z winem, z jakimiś buraczkami, z... co tam jeszcze brałem, jakiś dżem. To, co się w kuchni mniej więcej stosuje, ale tutaj jesteśmy w warsztacie. To weźmiemy sobie farbę
i zobaczymy, co będzie, nie? Zobaczymy, co będzie. Weźmiemy sobie trochę farby i tutaj to pociapiemy. To jest farba wodna, więc spokojnie się to zmyje. Ale niech sobie chwilę tutaj pobędzie to jeszcze. Generalnie system, który zaoszczędza Wam i mnóstwo problemów, i mnóstwo czasu, bo ten cały proces jest dużo, dużo szybszy, dużo, dużo łatwiejszy niż operowanie na przykład lakierami, które tworzą też twardą powłokę zewnętrzną, a tutaj mamy to praktycznie od ręki. Są, słuchajcie, nawet maszyny do produkcji podłogi, które są stworzone w taki sposób, że są poszczególne etapy. Deska wchodzi w maszynę, jest szlifowana, jest olejowana, jest wcierane to, zbierane i na końcu procesu są lampy UV, które utwardzają tą deskę i deska jest pakowana już na paletę do wyjeżdża do klienta. Więc to nie jest proces, to nie jest jakaś technologia, która jest czymś dziwnym, tylko jest to stosowane normalnie w takim jakby przemyśle dosyć dużym, gdzie nie ma czasu na to, żeby każdą deseczkę odkładać na półkę, suszyć i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy tutaj tą farbę, damy sobie trochę wody, próbujemy to zetrzeć i zobaczymy, czy coś nam tutaj zostanie. Zresztą widać, słuchajcie, widać, po prostu widać, jak ta woda od razu zebrała ten płyn, tą farbę. Pach. Nawet ścierka gorzej to wpija. Niezły czad, co? Tyle. Linki zarówno do tego systemu LED-owego, jak i do olejów do tego systemu w opisie tego filmu. Olejów jest dość sporo. Ja też się zastanawiałem, czy są również barwione, czyli z jakąś bejcą jeszcze w środku. I również są, więc ja tutaj sobie ściągnę troszeczkę próbek różnych kolorów, żeby nie pracować tylko w naturze, no bo natura jest fajna, ale czasami można zrobić to w jakiś ciekawszy sposób, tak? Czyli zrobić to pobielone, albo nie wiem, może jakieś szare, albo czarne, a tamto wszystko jest praktycznie all in one. Jeden preparat, który nam pobarwi i zabezpieczy drewno, a później stworzy również tą powłokę. Bardzo ciekawy system. Cieszę się, że do mnie to dotarło. Za chwilę będziemy robić właśnie z tego materiału, czyli z dębiny, ościeżnice i bardzo takich, dużo takich opraw, słupów, więc to wszystko zobaczycie w normalnym działaniu. Dzięki i do zobaczenia wkrótce. Cześć!